Damian Grabowski dla portalu Fight Sport. Ostatni wywiad dzisiaj chyba już, Damian? Mam nadzieję, że tak. Najlepsze zostało na koniec. Damian, powiedz tak, jest parę dni do walki, jak w ogóle się czujesz, jak w ogóle psychicznie znosisz ten powrót, powiedzmy, na krajowy rynek, tak? No dobrze, wiesz co, powiem Ci, teraz się troszkę poruszałem, więc endorfin przybyło, zamieszanie związane z wywiadami, więc już się zaczyna ta atmosfera tego tak zwanego Fight Weeku, mówiąc kolokwialnie i troszeczkę to tak mieszając angielski z polskim. No wiesz co, chciałbym, żeby już była ta sobota i wejść do tej klatki i poczuć flow, bo na tym najbardziej mi zależy. Te wszystkie taktyki i ustalania są, wiesz, nic nie warte, jak nie poczujesz walki. Więc ja najbardziej bym chciał wyjść po prostu skoncentrowany i poczuć ten flow tak zwany właśnie. Czuć tego mojego przeciwnika, czuć atmosferę, skupić się i po prostu płynąć. Jak to będzie, to wygram i tyle, nie? Widziałem tutaj na trailerach te twoje, jakby powiedzieć, jedne z najlepszych akcji, tak? No bo mówię tutaj o chociażby o pojedynek z Ekonomu na MMA, tak? Te obalenia twoje, jak ty się dzisiaj czujesz? Jesteś, powiedzmy, w podobnej formie, czujesz się na pewno starszym zawodnikiem, gdzieś bardziej doświadczonym, ale fizycznie jak to wygląda? Słuchaj, najlepsze akcje to tam była jedna walka, więc ciężko mówić o najlepszych akcjach. Poza tym ja przed Ekonomu dostałem tak zwanego szoku anafilaktycznego, alergicznego i byłem na takich środkach, że 24 godziny przed walką lekarze w ogóle powiedzieli mi, że oni nie chcą, żebym ja się bił. Dostałem lekarstwo takie, które powodowało, skutkiem ubocznym była senność i w dzień walki z Ekonomu, jak zasnąłem o godzinie 10, to obudziłem się o 18. Więc można powiedzieć, że byłem wyspany, ale byłem tak przymulony jak lato z radiem, nie? Ja pamiętam, bo byłem gdzieś tam przy tym i żeśmy rozmawiali na ten temat, bo pamiętam, że tydzień później miałeś też walkę w Kanadzie, tak? Tak, nie, mylisz walki. Ja nie miałem po Ekonomu walki w Kanadzie, tylko miałem po Sanchezie walkę. Po Sanchezie, dokładnie, przepraszam. Tak, więc wygrałem z Sanchezem w piątek, w sobotę, a w piątek miałem walkę z Hakabą w Bellatorze. Natomiast no, ta walka z tym Ekonomu, no mówię, gdzieś tam chciałem wyjść, bo nie chciałem zawieść fanów, ale byłem ciężko chorym. Jestem alergikiem generalnie, wszystko wtedy pyliło i idąc sobie po parku dostałem takich akcji, że łzy zaczęły lecieć, katar duszności dostałem. Myślałem, że nie zawalczę, także tamte akcje są niczym w porównaniu z tym, co będzie w sobotę. Ale przy Sanchezie było też chyba podobnie, bo pamiętam, że chyba złapałeś albo przeziębienie, albo coś w tym stylu. Tomek, zawsze jest tak samo. Teraz też byłem przeziębiony, już się wyleczyłem. Jest w miarę okej. Okay. No tak po prostu jest. Wiesz, jak trenujesz dwa razy dziennie, a ja raczej jestem takim zawodnikiem, który trenuje dwa razy dziennie. Jak ktoś mi tam mówi, że luźniej, to ja nie czuję się spełniony. Więc ja mam ten kortyzol na bardzo wysokim poziomie, zakwaszenie organizmu na bardzo wysokim poziomie. Jak sobie badam krew tam co dwa tygodnie, to mocznik kinaza kreatynowa, kreatynina, kwas mlekowy, kwas moczowy, to jest wszystko kurwa powyżej normy i ten układ immunologiczny dostaje tak w dupę, że ja zawsze coś łapię przed walką. Muszę po prostu albo lżej trenować, co się nie zazębia z moją psychiką, albo bardziej na siebie uważać i robić sobie dłuższą przerwę do walki i tego takiego luzu spokojnego, żeby się odbudować, nie? No teraz mówię, w piątek zrobiłem ostatni trening, 3 rundy takiej już zabawy, nazywam to zabawy, takiego sparingu przeglądowego, tych wszystkich takich akcji, które mam zrobić w walce. Zakończyłem, no trochę sobie tam przez weekend pokichałem, poparskałem, posapałem, ale już jest okej. Okay. Już jest okej. Okay. Powiedz teraz, tak jak wspominałeś tutaj w wywiadzie, zaraz po treningu medialnym, mówiłeś, że walczyłeś, powiedzmy, wszędzie na świecie i... W Australii nie walczyłem. No tak, załóżmy, że większość, powiedzmy, kontynentów znasz, a tym razem masz chyba najbliżej do domu. To jest jakieś szczególne odczucie, czy po prostu luz, że jednak nie trzeba gdzieś jechać, spinać się, pilnować wszystkiego i tylko, powiedzmy, skupić się tutaj na walce, przyjechać z domu, powiedzmy, te dwa dni i jest po temacie? No akurat od półtorej miesiąca siedzę w Poznaniu i tam trenuję, więc przyjeżdżał z tego mojego mieszkanka w Poznaniu. Słuchaj, no i tak ruszam w świat, więc ja mówię, no w Polsce wygram jedną, dwie walki i stamtąd propozycje cały czas, że tak powiem, napływają, tylko nie są tak intratne teraz, ponieważ jestem po trzech przegranych, ale każdy zaznacza, że jak wygram dwie, trzy walki, to te propozycje będą bardziej intratne pod kątem finansowym. Kontrakt z Fenem mam otwarty, więc ja też chcę tam jechać, bo tam są fajne rzeczy jeszcze do zrobienia. W Chinach jest tam turniej o $1 milion, gdzie też mają walczyć weterani dużych gal. Zawodnicy nie tak znani w
samym stricte MMA, ale tacy, którzy gdzieś tam są weteranami, pisaliśmy z nimi i też powiedzieli, że z chęcią wrzucą mnie, że tak powiem, na listę oczekujących. Z Rosji też dostaję cały czas propozycje, tylko mówię, ja też chcę się odbudować psychicznie, nie? Ja chcę wygrać jedną, dwie, trzy walki, wrócić na tą, że tak powiem, dobrą drogę i być przede wszystkim w tym uderzeniu. No mówię, bardzo się cieszę, że organizacja FEN zapewniła mi to, że będę się bił na każdej kolejnej organizowanej gali. I to jest super, bo to jako pierwszy raz w mojej karierze będę miał coś takiego, że będę miał walkę co 3, co 4 miesiące i kurwa, chyba nigdy tak nie było, że miałem dwie walki w ciągu roku. No raz wtedy właśnie co ten tydzień po tygodniu, ale to też jest dom wariatów, bo no jak można się bić tydzień po tygodniu. Teraz natomiast będę miał walki co 3, co 4 miesiące, więc jestem cały czas w uderzeniu treningowym. Nie ma żadnych roztrenowań, że tak powiem, za dużych, nie ma żadnych pokus, nie ma żadnych takich, wiesz, gdzieś tam, że o, choć idziemy na imprezę. Nie, nie chodzę na żadne imprezy. Jak wiesz, u rodziny kogoś bliskiego, to mogę przyjść na godzinkę, posiedzieć, zawijam się do domu i chcę być po prostu cały czas w treningu. Jeszcze mówię, jest przede mną 3-4 lata i te 4 lata poświęcam na to, żeby wygrywać i żeby, że tak powiem, być cały czas w tym, po tej jasnej stronie mocy. Ten ostatni okres treningowy, powiedzmy, twój był taki intensywny, naprawdę, że już, powiedzmy, niczego nie brakowało, żeby się przygotować, sparring partnerzy, bo czasami narzekałeś, że nie miałeś, powiedzmy, sparring partnerów, albo, powiedzmy, byli niższej klasy i tak dalej. Ale o czym my rozmawiamy? Przecież zawsze będzie brakowało sparring partnerów. To jest na tej zasadzie, że tych sparring partnerów nigdy nie ma, nawet jak są, to jest jeden dzień treningowy i na drugi dzień już nie przychodzą. Ja się wcale im nie dziwię. Musiałbym wyjechać do Warszawy, ale to mówię, no to trenować w klubie, gdzieś tam, no mówię, ja tam często jeździłem do Czerwonego Smoka, przyjechałem tam też, no jest jak jest, nie ma co narzekać, nie? Wiesz, albo pojechać do Stanów Zjednoczonych, ale ja już mam 38 lat, ja chcę być na miejscu, wiesz, z moimi bliskimi, a nie gdzieś tam plecak na plecy i siedzieć w Stanach w jakimś wynajętym, w jakiejś klitce małej wynajętej, gotować sobie w jakimś, nie wiem, w jakiejś kuchni dla 20 zawodników. To już nie jest to, więc na pewno dobre było to, że miałem codziennie tarczę i codziennie trenerów od stójki, którzy gdzieś tam doglądali mnie. Było dwóch czy trzech takich zawodników, może nie na moim poziomie i nie jak jacyś tam z mocnymi rekordami zawodowymi, ale tacy, którzy też walczą, jeżdżą na gale amatorskie, z nimi trenowałem. No na pewno było o niebo lepiej niż, no może nie powinienem tego mówić i nie o niebo, ale na pewno było lepiej niż w przygotowaniach do UFC. Powiedz mi, jeśli chodzi o rywala, tak? Brazylijczyk Guelke, który no, wydaje się jest dość doświadczonym zawodnikiem, to też nie jest tak, że będzie to bułka z masłem i od razu pojedziesz w świat, bo trzeba w tą sobotę gdzieś odbębnić. Co zamierzasz rzucić tutaj na szale, powiedzmy, żeby wygrać? Te swoje obalenia, które zawsze czułeś dobrze i dobrze obalałeś, tak? Bo to był twój podstawowy zawsze atut, jeśli o to chodzi. Wiesz co, no na szale rzucam wszystko, nie? Bo to już jest kurwa w jedną albo w drugą. Wiesz, jak jeszcze tfu, odpukać w niemalowane, coś by kurwa nie poszło, no to wiesz, to no, nawet nie chcę o tym myśleć. Natomiast ja mówię, chcę wyjść do oktagonu i chcę czuć walkę, nie? Bo jak będę czuł tą walkę i gdzieś tam słyszał ten doping, to na pewno zrobię o wiele więcej niż to, co było gdzieś tam za granicą, jak tego nie słyszałem. I no i gdzieś tam byłem taki troszeczkę przytłoczony tym całym wielkim światem UFC. No przeciwnik jest doświadczony, jest bardzo doświadczony, wygrywał przez knockout, tylko że no mówię, ze znanych nazwisk to on się bił tylko z Aleksandrem Emelianenko. Jak patrzę na jego CV fighterskie, to nie znam ani jednego nazwiska, może ty znasz, bo jesteś redaktorem, ale ja nie znam ani jednego zawodnika, z którym on się bił. Jak spojrzysz na moje CV fighterskie, to zobaczysz tam naprawdę wybitnych zawodników. I tych, z którymi przegrałem, bo tak naprawdę miałem trzech mistrzów, z którymi przegrałem o zerowych bilansach, Cole Conrad, Tybura, no i być może Derrick Lewis będzie mistrzem. Hamilton jest też bardzo znany, no to ten Sherman, to mówię, jakbym się bił w Polsce, w polskiej organizacji, to mogłoby być tak, że na dwoje babka wróżyła w tej walce i wcale nie uważam, że to była klęska, tak jak napisałeś w swoim jednym artykule, tylko to była moja najlepsza walka, bo wytrzymałem trzy rundy z gościem, który jest ode mnie o 10 lat młodszy i mnie ani nie znokautował, mimo że bardzo mocno kopał i wcześniejszego zawodnika znokautował low kickiem w pierwszej rundzie. To była dobra walka i gdzieś tam też go nawet podłączyłem, tylko z racji tego, że nie mam tego instynktu drapieżnika w stójce,
to nie wykończyłem tego, ale Cieśliński mówi, że Mariusz Cieśliński, mój trener, z który stał w narożniku, mówi, że był podłączony i on to widział, że on, gdyby on mi krzyknął, gdybym ja to usłyszał, to tak samo ta walka mogłaby się całkiem inaczej potoczyć. No i przede wszystkim zła taktyka na niego, bo ja znowu zacząłem gdzieś tam się boksować, nie wiem, po chuj za przeproszeniem, jak miałem go przewracać, bo w trzeciej rundzie dopiero poszedłem do obalenia, to go obaliłem. I gdybym go obalał od pierwszej rundy, to bym tą walkę wygrał. No teraz przebranżowiłem sobie głowę całkowicie i nie myślę już o boksowaniu się z kimś, o tym, że kurwa, dobrze kopię low kicky, to ja muszę uważać na te low kicky. Nie, teraz myślę o tym, żeby gościa przewrócić i ubić na ziemi, albo go poddać. I tak się zakończy ta walka najprawdopodobniej, bo teraz to ja będę dyktował warunki, a nie on. Klęska miałem na myśli pisząc to, bo nie świadomie to napisałem. Nie, chciałeś mi zbić szpilkę, nie, spokojnie. Nie chciałem ci zbić szpilki, tylko chciałem powiedzieć, że było klęska, było wypadnięcie, bo powiem ci tak, Damian, co by nie powiedzieć i mogę to przed kamerą powiedzieć, ja ciebie strasznie patrzę ludziom, wolę tobie. Słuchaj, ja cię zawsze ceniłem jako zawodnika, w tym sensie, że uważałem, że jesteś największym talentem w wadze ciężkiej, jaki się pojawił. Pamiętasz od pierwszej walki, byłem gdzieś tam przy tobie, później się tam nasze drogi trochę rozjechały z różnych przyczyn. I dlatego zacząłeś pisać zły artykuł o mnie. Nie. To jest smutny temat. Generalnie reasumując i przechodząc już do takiej konkluzji, ostatecznej konkluzji, to UFC to był wypadek przy pracy w mojej głowie, w mojej mentalności. Ja jestem głupcem z jednej strony, ponieważ podpisując kontrakt z najlepszą organizacją, gdzieś tam się wpakowałem w jakieś popieprzone biznesy i chciałem sobie zabezpieczyć przyszłość interesem, na który poświęcałem tyle energii, tyle czasu, kurwa, i tyle emocji, że to było idiotyzmem. Jeśli chodzi o, powiedzmy, o tą sobotnią galę, tak? Damian, jak będzie wyglądało teraz twój narożnik, to co będzie działo się w sobotę w Poznaniu? Kto z tobą stanie? Kto będzie, powiedzmy, jakby head coachem i kto będzie kierował, powiedzmy, tobą w oktagonie? No generalnie będzie skład trenerski z klubu Czerwony Smok z Poznania. Będzie trener Maciej, drugi trener z Czerwonym Smoku od stójki, od taekwondo. Prowadzi zawodników. No bardzo dobrze się z nim rozumiem, tarczował mnie przez całe przygotowania. Mamy gdzieś tam ustalone już swoje akcje. Będzie trener od zapasów, trener kadry polskiej w zapasach, Arkadiusz Kordus. No i dodatkowo jeszcze będzie jeden trener od stójki, który będzie trzymał czas, wiadomo, i tak jakby koordynował pracę narożnika. No myślę, że będzie to na wysokim poziomie i ufam też trenerom, bo mówię, trenowałem z nimi przez półtora miesiąca, teraz 5 tygodni siedziałem w Poznaniu i będę spokojny, na pewno. Jak złapię flow, będę czuł walkę to będzie dobrze. Powiedz mi tak, bo ta waga ciężka w Polsce, powiedzmy, gdzieś tam przechodzi perturbacje, tak? Teraz przegrana Karola Bedorfa, którego znamy, ty znasz dłużej niż ja nawet, z różnych zawodów, a byliśmy kiedyś nawet na gdzieś tam na walce razem, gdzie Karol walczył, o ile pamiętam, w Olsztynie wieki temu i żeśmy rozmawiali kiedyś o tej wadze ciężkiej. Generalnie nic się nie zmieniło, jesteś ty, jest Karol, są jeszcze inni zawodnicy, którzy podchodzili w międzyczasie. Jak ty widzisz w ogóle tą wagę ciężką w Polsce? No ale tutaj nie ma co widzieć, nie? Tutaj trzeba robić swoje i wygrywać. No ja mam nadzieję, że gdzieś tam jeszcze będzie taka okazja, żeby się zmierzyć z tymi właśnie takimi zawodnikami, którzy zaczynali tą karierę tak samo jak ja, dalej są w tym świecie MMA. Chciałbym zawalczyć z Karolem, także gdzieś może jeszcze kiedyś uda się doprowadzić do takiej walki. Widziałeś jego walkę z Defrisem? No widziałem. Wiesz co, Defris jest specyficznym zawodnikiem, bo on każdego lekceważy. Każdego lekceważy, bo on wygląda jak taki zwykły Edek z Krainy Kredek, a tak naprawdę jest bardzo dobrym zawodnikiem. Bardzo dobrym. Ma czarny pas w jiu-jitsu, też bił się w UFC, ma szerokie biodra, ma budowę właśnie takiego endomorfika i jak on już się na kimś położy, to podejrzewam, że spod niego uciec jest bardzo ciężko. I właśnie dokładnie to zrobił z Karolem i podejrzewam, że Karol też tak troszeczkę sobie go zlekceważył i nie spodziewał się, że ktoś go obali. A tutaj akurat do tego doszło i no i wiesz jak to jest, jak nastawiasz się na to, że będziesz kopał i że kogoś znokautujesz z nogi, ja zakładam, że taka była taktyka na walkę, bo można się domyślać, albo że kogoś znokautujesz w stójce, a tu nagle gościu cię przewraca i leży na tobie, no to zaczyna plan, że tak powiem, brać w łeb, no i zaczynają się schody, co zresztą było widać na walce.
w boksie w wadze ciężkiej zebrało się też kilku polskich zawodników i nagle pomiędzy nimi wywiązała się rywalizacja, coś niemalże jak turniej, tak? Taki six, powiedzmy, tak jak są turnieje super six, tak? Czy World Series z tego. Czy tutaj w wadze ciężkiej byłoby to możliwe? Wiesz co, to nie chodzi o super six, wiesz o co chodzi? Chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze. Że każdy z nas zauważył, że po prostu wyzywanie kogoś na walkę, chęć walki z kimś, mówienie w social mediach, że o, mogę zawalczyć z tym, z tamtym, z tamtym, to jest po prostu przeniesienie tego, co robi Conor McGregor w Stanach Zjednoczonych i zarabia na tym pieniądze, na naszą tutaj arenę. I tak będzie po prostu, nie wiem, Szpila będzie wyzywał Wacha, Wach będzie wyzywał kogoś tam, Adamek tylko jest takim skromnym zawodnikiem, że on szanuje każdego swojego rywala i podejrzewam, że on nie będzie się w to wdawał, ale zakładam, że w polskim MMA za niedługo będzie to samo, że jeden będzie chciał walczyć z tym, ten z tamtym, tylko po to, żeby nabić sobie oglądalności, bo jednak nie oszukujmy się, dzisiaj social media w tym sporcie, to już jest bardziej show business, ale social media w tej dziedzinie, którą my kochamy i którą rozpoczęliśmy i rozpropagowaliśmy, odgrywają największą rolę. Do tego stopnia, że facet, który ma, nie wiem, 400 tysięcy obserwujących na Instagramie czy tam na Facebooku, dostaje bardziej intratną propozycję walki niż zawodnik, który ma za sobą mega karierę. Wiesz, o co mi chodzi? Także no, trzeba iść w tą stronę. Jeżeli chcemy się utrzymywać my, starzy zawodnicy, którzy mieli szacunek, jesteśmy wychowani w tym takim duchu szacunku i respektu do rywala i w tym duchu japońskich sztuk walki, musimy się zmienić, musimy zrobić z siebie takich trochę freaków, trochę showmanów, jeżeli chcemy ewoluować, jeżeli chcemy zostać na powierzchni. Bo jak nie, to po prostu utoniemy pod wodą i taki będzie nasz koniec. Ale jak zauważyłeś, przy gali UFC 229 Khabib Nurmagomedov jest wychowany w tym dobrym duchu, a też puściły mu nerwy, wyskoczył, nagle zrobił i okazuje się, że dzisiaj być może to jest bardziej gorące nazwisko niż Conor McGregor. Słuchaj, ja uważam tak, że no, on akurat jest innego wyznania i troszeczkę był powstrzymywany też. Wiadomo, że Conor McGregor był najjaśniej świecącym gwiazdą i on się troszeczkę powstrzymywał, bo też nie wiedział, czy z nim wygra. A teraz jak wygrał, to dopiero może właśnie pokazać, jaki jest naprawdę. Ludzi nie poznaje się po tym, jak przegrywają. Ludzi poznaje się po tym, jak wygrywają, jak dostają pieniądze albo jak dostają władzę. Wtedy dopiero pokazują prawdziwą twarz, jacy są naprawdę. Jak ktoś ma władzę i ma pieniądze, a jest nadal skromnym człowiekiem, no to znaczy, że to jest dobra osoba, że to jest dobry człowiek. Natomiast wszystko zmienia się w głowach tych sportowców, jak troszeczkę zarobią hajcu i gdzieś tam są na świeczniku. Nie? W tym pojedynku komu kibicowałeś? Nikomu, przecież tym nie interesuje, już na pewno nie jakimiś szczurami po 70 kilo. Jak ja oglądam UFC, to oglądam tylko wagi ciężkie. Słuchaj, oglądam tylko wagę ciężką, oglądałem Janka Błachowicza ostatnio, jak się bił w Moskwie. A tam te walki w tych lekkich wagach, to w ogóle mnie to nie interesuje. Niech tam sobie wygrywa, kto chce. O Janku wielokrotnie mówiliśmy, ale przeszedł to katarzis, to ciężkie chwile przetrwał i teraz kroczek po kroczku zaczyna iść na górę, gdzie na pewno, powiedzmy, i ty kiedyś myślałeś, że się znajdziesz, a może i w przyszłości, kto wie, przyszłość jest zawsze nieodgadniona. Właśnie wiesz, o co chodzi. Właśnie najgorsze w mojej głowie było to, że ja nigdy nie myślałem. Tak jak walcząc wcześniej i idąc do Rosji, to mówiłem sobie, będę najlepszy, zdobędę ten pas. Walcząc w Bellatorze chciałem wygrać, kurwa, ten turniej, a idąc do UFC ja nie myślałem tak, że chcę być tam najlepszy. Rozumiesz? To jest na tej zasadzie, jak przyjechał, kurwa, skromny chłopak z Polski, z takiego gdzieś tam zaściankowa i tam po prostu jest, bo jest. Ja taką miałem mentalność. Na przykład bardzo podziwiam Aśkę, że ona ma takie jaja, że ona ma jaja większe niż na jeden facet, bo ona ma wyjebane, skąd ona jest. Czy ona jest, że ona jest z Polski, z Olsztyna, tylko ona uważa, że ona jest najlepsza na świecie i za to ją bardzo podziwiam. Niektóre jej zachowania, wiadomo, że przesadza w niektórych kwestiach, ale jeżeli chodzi o taką mentalność zwycięzcy i osobowość zwycięzcy, to ona to ma i tego jej bardzo zazdroszczę. Michał Materla wygrał z Damianem Janikowskim, dobrym zapaśnikiem. Troszkę różnica doświadczeń i doświadczenie zaprocentowało to. Myślałeś, że będzie inaczej? Ja wiedziałem, że Michał wygra z nim tą walkę. Poza tym widziałeś, co Damian Janikowski robił. Czy w niektórych momentach zaczął grać w siatkówkę, tak wyskoki z dwóch nóg do góry. No to co, ja liczyłem tak, że jeżeli Damian Janikowski wykorzystałby zapasy i wykorzystałby brudny boks i dopchanie Michała do siatki,
nie, wiadomo, że wszyscy wiedzą, że najsłabszym elementem Michała z kolei są zapasy. I gdyby on zrobił po prostu najprostszy numer świata, wykorzystał to, co umie najlepiej, złapał klamrę, dopchał go do siatki i dociskał go do siatki przez trzy rundy, tak jak Cormier z Frankiem Mirem, to wygrałby walkę na punkty. Albo przewracał, wstawał, przewracał znowu. To on się zaczął z nim boksować. Nie wiadomo po co. Gdzie wiadomo, że Michał raz, że ma twardy łeb, dwa, że uwielbia się boksować, a trzy, że w tym boksie nawet jak dostaje po kokosie i słania się na nogach, to i tak zrobi tak, żeby to on wrócił starczą. Więc jak oni się tylko zaczęli boksować, to ja wiedziałem, że Janikowski przegra przez knockout. I tak się stało. No, rutyny się nie zastąpi, sam dobrze wiesz o tym, że nie ma cudów i 3 do 30 powiedzmy nie wygra się walki, mówię tutaj o ilości walk chociażby, tak? No nie, to jest to, o czym mówiłem w poprzednim wywiadzie, trzeba robić to, w czym jesteśmy najlepsi. Chodzę na boki, unikam, dopycham Michała do walki, do klatki i go tam po prostu dociskam, przerywa sędzia, robię za chwilę znowu to samo, no i tak naprawdę ja jestem w ofensywie, gdzieś tam włożę raz na jakiś czas kolano, haki, brudny boks. A tak naprawdę no, zakładam, że Janikowski jest tak silny, zresztą słyszałem, że jest tak silny, że Michał miałby wielki problem uwolnić się z tych kleszczy zapaśnika olimpijskiego. No ale stało się tak, że gdzieś Michał wygrał, no że tak, Michał no. wygrał i, słuchaj, no. I powiedzmy chyba jest to też powiedzmy jakaś oznaka siły tego MMA, że nie można oczywiście, sobie od razu dojść i od razu zwyciężać. Oczywiście, tak? No mimo to, że bardzo mocno się promują i jesteś zapowiadany jako przyszła gwiazda, to jednak są, tak jak mówię, stare lwy, które jeszcze są na tej scenie i bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że udowodnię to w sobotę również, że nie jest tak łatwo i wielki szacunek dla Michała, bo rewelacyjnie tą walkę, że tak powiem, może nie zaplanował, no ale przeszedł i trzy razy miał go na deskach i sędzia musiał przerwać, bo Damianowi stałaby się krzywda, jakby nie przerwał. Także no wielki szacunek dla Michała, że cały czas jest na samej górze, jest top i Cieszę się, bo to świadczy o tym, że po prostu jak ktoś chce, ciężko trenuje, to cały czas jesteś na wysokim poziomie. Damian, ja się cieszę, że porozmawialiśmy i cóż, czekam na sobotę, będę oglądał tą walkę twoją. No i mam nadzieję, że twoja ręka powędruje do góry, no bo tak jak powiedziałem, jeśli teraz głowę masz spokojną i nic nie stoi na przeszkodzie, to tylko po prostu życzę ci zwycięstw. Trzeba wierzyć, wiesz, nadzieja jest matką głupich. Trzeba wierzyć, że tak będzie. Dziękuję za wywiad, pozdrawiam wszystkich fanów. Rozgadaliśmy się, nagadaliśmy się, ale w sobotę już nie będzie gadania, tylko będzie góra 3 rundy po 5 minut, więc podejrzewam, że będzie to bardziej interesujące niż ta gadka. Trzymajcie kciuki i tak jak mówię, jeszcze swoje 3 grosze pokażę. Dziękuję bardzo.